Państwa kolejną serię pytań od Państwa dostałem, aż mi ciarki przechodzą po plecach, bo to bardzo trudne pytania. Zaczniemy od Pana Krzysztofa Skwarczyńskiego. Proszę Pana, szkoła chicagowska czy austriacka? Chodzi przede wszystkim o podaż pieniądza. Sterowana czy spontaniczna? No, jeżeli mówimy o gospodarce rynkowej, no to trudno tutaj jakby wyeliminować z tego gospodarkę pieniężną. Pieniądz jest takim samym towarem, jak i każdy inny. W związku z tym, jeżeli próbujemy sterować podażą pieniądza, to znaczy, że już wprowadzamy zakłócenia do rynku. W każdym razie, no tam inne jeszcze eksperymenty z pieniądzem. Milton Friedman twierdził, że jeżeli, znaczy to szkoła chicagowska, że jeżeli władze na przykład nie tylko pieniądzem, podażą pieniądza sterują, ale zaczynają ustalać ceny, a to już od tego jedno od drugiego nie jest daleko, to pozbawiają się podstawowej informacji ekonomicznej, ile co kosztuje. Przypominam, że jeszcze za głębokiej komuny profesor Łagowski bodajże mówił, że komunizm nie może zwyciężyć na całym świecie, że przynajmniej jedno państwo musi być normalne, żebyśmy wiedzieli, ile co naprawdę kosztuje. No więc jeżeli zaczęlibyśmy sterować podażą pieniądza i tak dalej, no to już byśmy, obawiam się, że moglibyśmy te informacje stracić. Mówiąc krótko, opowiadam się za pełnym spontanem i odlotem w tej sprawie, tak jak to się dzieje na festiwalu Woodstock u pana Jerzego Owsiaka. Dodam tylko, że przed wojną w Polsce Bank Polski, o czym tam wielu ludzi nie wie, był bankiem prywatnym. Był bankiem prywatnym, rząd miał 1% udziału w tym banku, nie dlatego, że już tego 1% nikt nie chciał, tylko dlatego, że rząd chciał wstrzynić swojego przedstawiciela do zarządu. No i tak właśnie się stało. Natomiast kwestia podaży pieniądza została uregulowana punktem, jednym z punktów statutu Banku Polskiego, który sporządził pan profesor Roman Rybarski, zamordowany notabene później w Oświęcimiu przez Niemców. I ten punkt statutu Banku Polskiego stanowił, że w każdym momencie ilość pieniądza na rynku musi być w 30% zabezpieczona aktywami Banku Polskiego. Więc to, co dzisiaj, czym się dzisiaj zajmuje Rada Polityki Pieniężnej, przypomnę, że Rada Polityki Pieniężnej działa w ten sposób, że rzucają monetę. Jeżeli padnie reszka, no to wtedy obniżają stopy procentowe. Jeżeli orzeł, to podwyższają stopy procentowe. Jak moneta się zatrzyma pionowo, to ani nie podwyższają, ani nie obniżają. Takie to są właśnie te mądrości. A wtedy było to uzależnione, emisja pieniądza była uzależniona od czynnika obiektywnie istniejącego i łatwo sprawdzalnego. Więc jeśli już, to właśnie tak, a nie przy pomocy tam ustalać emisję pieniądza przez głosowanie. No to już rzeczywiście za daleko by to szło. Proszę Państwa, następne pytanie zadał pan Jakub Multan. Panie Stanisławie, czy mógłby pan podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta elekta Ukrainy? Po własnych wstępnych poszukiwaniach informacji o tej postaci nie mogę oprzeć się wrażeniu, że amerykańska rozwiedka hula po Ukrainie aż miło i wystrugała z banana komika, z którego zrobi teraz męża stanu i obrońcę demokracji nad Dnieprem. Czyżby Rosja na Ukrainie schodziła do defensywy? Czy pana zdaniem to za wcześnie było o tym mówić? No cóż, amerykańska rozwiedka oczywiście hula na Ukrainie, nikt jej tam w tym nie przeszkadza, niech by spróbował. No, ale warto podkreślić, że pan Włodzimierz Zełenski, bo ja go wolę tak nazywać,
pochodzi z bardzo porządnej żydowskiej rodziny. Nie tak jak prezydent Poroszenko, który tylko w połowie żydowskiej rodziny pochodził, a ten już całkiem pochodzi z żydowskiej rodziny. No i jest wynalazkiem innego takiego wpływowego Żyda ukraińskiego, Włodzimierza, przepraszam, Igora Kołomyjskiego. Czy Igor Kołomyjski ma powiązania z amerykańską rozwiedką? No zdziwiłbym się, gdyby ich nie miał. Więc widać wyraźnie, że działania amerykańskiej rozwiedki są nakierowane na zainstalowanie żydowskiego zarządu powierniczego nad niecałą Ukrainą, bo właśnie kiedy tylko się okazało, że Włodzimierz Zeleński tak wysoko wygrał wybory prezydenckie, no to nie tylko poprzedni prezydent Janukowicz zapowiedział, że wróci na Ukrainę. No, w jakim charakterze Wiktor Janukowicz wróci, to jeszcze nie wiemy, ale zimny ruski czekista Putin wydał rosyjskie paszporty mieszkańcom Donbasu. No, widać wyraźnie, że ten rozbiór Ukrainy jako jedyny skutek Majdanu, bo na razie tam korupcja nie została ukrócona, nawet chyba pod rządami prezydenta Poroszenki się rozwinęła, więc jedynym skutkiem Majdanu to jest rozbiór Ukrainy i ten rozbiór się pogłębia, bo jeżeli Rosja, która jeszcze kilka lat temu tylko przyjęła do wiadomości wybory w Donbasie i w Ługańsku, teraz zaczyna wydawać tamtejszym obywatelom rosyjskie paszporty, no to znaczy, że rozbiór Ukrainy staje się rozbiorem również de jure. No i teraz pytanie, jakie to konsekwencje dla Polski może nieść. No, najtragiczniejsza była taka, że po realizacji żydowskich roszczeń majątkowych Polska, a zwłaszcza jej wschodnia część, zostanie razem z zachodnią częścią Ukrainy, judeopolonią, a tą zachodnią część Polski, czyli ziemie utracone, dostaną Niemcy, żeby tak jakoś się pogodziły ze Stanami Zjednoczonymi, no bo Stany Zjednoczone będą miały tu problemy, bo właśnie zimny ruski czekista Putin we Władywostoku spotkał się z tym Kim Jong-unem, złowrogim, no to widać wyraźnie, że trzeba tutaj skracać fronty, nie rozbudowywać nowych frontów, tym bardziej, że no, gdyby coś na Środkowym Wschodzie z tym złowrogim Iranem poszło nie tak, no to Żydzi muszą mieć jakieś tutaj z góry upatrzone pozycje do ewakuacji. Tu oczywiście amerykańska rozwiedka jest bardzo użyteczna. A jeszcze jeden problem, bo teraz nasi dygnitarze jeszcze nie wiedzą, co myślą. Czy mają się radować ze zwycięstwa Włodzimierza Zeleńskiego, czy też przeciwnie, mają się nie radować. No, myślę, że pani Żorżeta, jak już tam dojdzie do siebie po obchodach święta Pesach, to tam już im wszystkim zadzwoni i będą wiedzieli, co myślą, i my się dowiemy za pośrednictwem pani redaktor Choleckiej, która została szefową Wiadomości. Proszę państwa, następne pytanie. Pan Sylwester Matuszak. Witam. Nawiążę do poprzednich pytań. Chodzi dokładnie o 7 plenum, na którym ponoć wypowiadał się Rokossowski. I czy w stolicy były protesty typu Rokossowski won do Rosji? I ponawiam pytanie, czy ma pan możliwość znalezienia i opublikowania stenogramu z 7 plenum. Odnośnie pierwszego zjazdu, tu rozdawano takie pisemko Walka Klas, opatrzone logiem 4. Międzynarodówki, gdzie był zamieszczony manifest uznający władzę partii nad powstającym Związkiem Solidarność. No, widać, że tutaj miesza pan epoki, bo 7 plenum było w lipcu 1956 roku, zaraz po poznańskim czerwcu. No i tam pojawiły się dwie frakcje właśnie Żydów i Chamów, czyli Natolińczyków i Puławian. I Puławianie przekonali Edwarda Ochaba,
ówczesnego Genseka, żeby się poświęcił i ustąpił, zrobiąc miejsce w Władysławie Gomułce. I w październiku tak się stało. Odbyło się ósme plenum. W trakcie tego plenum właściwie przyleciał do Warszawy Chruszczow i bardzo ofuknął Edwarda Ochaba, powiedział mu predatiel, znaczy zdrajca. No i tak z Gomułką dosyć protekcjonalnie rozmawiał, ale jakoś tam Gomułka go zapewnił, że wszystko idzie w porządku. Tutaj Rokossowski był pytany na tym plenum, co mają oznaczać ruchy wojsk radzieckich, które tam maszerowały na Warszawę. Rokossowski tłumaczył to, że to nigdzie one nie maszerują, tylko po prostu zakończyły się letnie tam ćwiczenia i wracają do swoich koszar. No, nikt w to nie uwierzył specjalnie, ale w związku z tymi indagacjami marsz sowieckich jednostek na Warszawę został zatrzymany. One rzeczywiście wróciły do koszar. No, a Rokossowski, a to już nie było na plenum, tylko tak na marginesie plenum, Rokossowski tam taką tajną wiadomość przekazał do Moskwy, że tutaj Gomułka z Zambrowskim jeszcze innymi jakimiś chcą oderwać Polskę od Związku Radzieckiego. Ale chyba Chruszczow w to nie uwierzył, także w rezultacie Konstanty Rokossowski wrócił do Rosji. No i tak się ta awantura z Rokossowskim skończyła. Nawiasem mówiąc, kiedy tu mówimy, skoro już mówimy o Konstantym Rokossowskim, to warto odnotować, że w czasach stalinowskich on był tak prezentowany, że to warszawski robociarz i tak dalej, że to rodowity warszawiak. Nikt oczywiście w to nie wierzył, wszyscy uważali to za ruską propagandę. Tymczasem to była najprawdziwsza prawda. Otóż Rokossowski rzeczywiście razem z ojcem zresztą w czasie I wojny światowej został ewakuowany w głąb Rosji, kiedy Rosjanie ewakuowali zakłady przemysłowe, no i robotników też. I oni, ten Rokossowski ojciec i syn, trafili w głąb Rosji, ale kobiet, członków rodzin nie ewakuowali Rosjanie, tylko zostawiali na miejscu. I w Warszawie została siostra Konstantego Rokossowskiego, która była gospodynią księdza Trzeciaka. I po powstaniu warszawskim, ona przeżyła powstanie, została tam wygnana do Pruszkowa razem z resztą ludności cywilnej. No i tam doczekała się sowieciarzy gdzieś tam w okolicach Milanówka, ponieważ była pozbawiona wszelkich środków do życia, to poszła do komendantury NKWD i zameldowała, że jest siostrą marszałka Rokossowskiego. Najpierw ją tam wyśmiali ci sowieci, ale któregoś NKWD-stę coś tknęło, zadzwonił do kwatery marszałka Rokossowskiego z zapytaniem, czy on tu ma siostrę, więc okazało się, że ma i natychmiast kazał ją przywieźć, więc już nie wiedzieli, gdzie ją posadzić, prawda? Także tak to było z Rokossowskim. On, sowieciarze go traktowali jako Polaczyszkę, a Polacy jako Sowieta. On zresztą bardzo nad tym tam ubolewał, tak przynajmniej mówią ci, którzy go bliżej znali. Natomiast od pierwszego zjazdu, chyba z Solidarności, rozdawano tam pisemko Walka Klas, opatrzone logiem czwartej między. Może i rozdawano, ja nie pamiętam wszystkich pisemek, pamiętam tylko tak, jak mówiłem, pełzający manipulo takie, przez takiego hippisa wydawane. No to, to przynajmniej było zabawne, a Walka Klas, bo tam wszystkie... Zjazd Solidarności przypominał trochę Arkę Noego, bo tam każdego zwierzęcia było po parze, więc Walka Klas oczywiście mogła się tam znaleźć. Gdzie był manifest uznający władzę partii nad powstającym Związkiem Solidarność? No, Konstytucja była takim manifestem. Partia sprawowała przewodnią rolę w budowie socjalizmu, no i to pociągało sobą takie konsekwencje,
że wszyscy, którzy uczestniczą w tej budowie socjalizmu, a kto chce działać legalnie, no to musi się do tego budownictwa socjalistycznego włączyć, muszą respektować przewodnią rolę partii. To było. I tam, jeśli dobrze pamiętam, to w statucie Solidarności, to było zresztą warunkiem zarejestrowania tego związku, tam coś takiego było, że nie tyle może Związek Solidarność podlega kierowniczej roli partii, ale że przyjmuje to do wiadomości. Nie pamiętam dokładnie, jakaś taka wykrętna formuła została zastosowana, żeby wilk był syty i owca cała. Oczywiście takie prowizorki nigdy nie mają takiego charakteru trwałego, więc tam oczywiście doszło aż do dwuwładzy. W drugiej połowie 1981 roku i to właśnie stało się, a w każdym razie zostało jedną z przyczyn, ta dwuwładza jedną z przyczyn wprowadzenia stanu wojennego. Drugie pytanie. Proces Michnika obserwował Leopold Tyrban. Znane są panu jakieś jego przemyślenia? Nieznane są mi. Świetnie stwierdzenia podsumowujące ten proces. Ponoć Michnik jako jedyny nie skorzystał z prawa do apelacji łaski. Chyba nie skorzystał, ale nie są znane mi żadne takie hagiograficzne te. Ja nie wszystkie wypowiedzi czy pisma Leopolda Tyrmanda znałem, głównie czytałem i to czasami wracałem tak do tego dziennika 1954, bo to bardzo jest zabawna lektura. No i jeszcze druga taka książka zupełnie na inny temat, U brzegów jazzu, bo Tyrman się pasjonował jazzem, był jednym z takich tutaj animatorów tego kierunku, ale tam o Michniku się nie można doczytać. Proszę Państwa, no jak już mowa o Michniku, to chyba pora kończyć, bo to bez Michnika to my tu daleko nie zajedziemy. Tymczasem do następnego odcinka.